Pomocnicy! Jeszcze coś? Pomocnicy, nie macie dość! Jakby tu do czegoś was jeszcze użyć? Może ktoś sufit chce odkurzyć? Pomocnicy, to już przesada! Pomocnicy, tak nie wypada! Zabrakło obowiązków już nam! I co mam robić? Nie wiem sam! Problematyczny mech. Dobrze, Bazyli. Gdybyś był tęczowym królem, gdzie chciałbyś usiąść na moim przekąskowym przyjęciu? Nie, tyle miejsc do wyboru. Zobaczmy, tutaj. Bazyli! Co? Tu będzie zamiarczyście. Tu będą wszystkie przekąski. Wow, przez te przygotowania do uczty z królem chce mi się... pić? Więc trzeba się napić super słodkiego bomblamusu. Nektaru bogów! Pierwszy spróbuj. Wybacz. Ups. Czy to był ostatni? Podsunąłeś mi świetny pomysł. Użyjesz słomki jako sztucznych wąsów? No co ty? Możemy przygotować na przyjęcie świeżo wyciśnięty bomblomus. I wiem, skąd go weźmiemy. Mniam, 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 mniam. Przepyszne jedzonko, wyborne przysmaki. Dziś gość każdy zje, już głód skręca mnie. Tęczowa straż! Czuję chęć na przekąskę. O której zaczyna się przyjęcie? O 15:00. Lawendowy fart. Mam więc dużo czasu, by się przygotować. Tęczowy strażniku, wypoleruj moje berło, proszę. A ja poćwiczę jedzenie przekąsek. Jesteśmy! Dolina pomyślnych upraw. I bąblomechowa wyspa! Te wyspy są takie wspaniałe. O, witajcie, Tru i Bazyli. Witaj, farmerze Moser. Wyprawiamy dziś dla króla przyjęcie z napojami i przekąskami. Zastanawialiśmy się, czy dasz nam... świeżo wyciskany bomblomus? Wow! Skąd wiedziałeś? Wszyscy po to przylatują na bomblomechową wyspę. Jakby umiał czytać w myślach. Bardzo mi zaimponował ten farmer. Bomblowy smak bomblomusu pochodzi od bomblomchu, który uprawiamy na naszych polach. A, to jest taki... wow! Miękki bomblomek. Przytulny, mięciutki, mięciutki. Czy bomblomek może rosnąć wszędzie, farmerze Moser? Można go uprawiać tylko na wyspie, bo bardzo szybko rośnie. Spójrz! Faktycznie! A teraz pokażę ci, jak robimy z niego sok. Bazyli! No chodź ty, mały śpioszku. Co? O, będę! Ty tylko sekundkę. Okej. O, no dobrze. Naprawdę muszę przestać. A tu jest nasza bomblowirówka. Wow, ta wirówka jest ogromniasta. Bomblomech jest nabierany na łyżki, wrzucany do wirówki, gdzie jest zgniatany i przerabiany na masę, z której potem jest wyciskany pyszny mus. Niesamowite. Czy to już gotowy bomblomus? Prawie. Prawie? To właśnie jest świeżo wyciśnięty bomblomus. Smacznego! Zamiał treście. Weźcie, ile wam potrzeba na tę waszą przekąśną imprezę. Wow! Dzięki, farmerze Moser! Powodzenia! Na razie! Co? Cóż mi tu wyrosło? Bazyli! No chodź! Już idę, Tru! Powinienem go pewnie oddać farmerowi. Farmerze Moser! Farmerze Moser! Farmerze Moser? Farmerze Moser! No cóż, będę musiał zatrzymać ten kawałek mięciutkiego kawałka mchu. Super mięciutkiego mchu o nadzwyczajnej miękkości. Wow, jak miękko.
gotowy? O, no pewnie. Bazyli, jesteśmy w domu. Ale się zmęczyłem. Przydałaby się drzemka. No chodź, Bazyli. Król może przybyć w każdej chwili. Dobrze. Szybko. Dobrze, myszku. Poczekaj tu, aż wrócę i się na tobie zdrzemnę. A potem odwiozę cię na wyspę. Śpij, mały. Jeszcze jedno. Pomożesz mi nakryć do stołu, Bi? Oczywiście. Ty bierz przekąski, a ja wezmę mus. Wow! Wszystko w porządku? Tak. Ja tylko muszę posprzątać tę plamę. Dam radę. Gol! Gol! Gole Bazylego! Kocie gole! Ten kot chyba oszaleje! Jak ci idzie z musem? Super! Na razie! W porządku! Za chwilę się uporam! Nie wiedziałam, że tyle czasu trzeba, by postawić 3 kule z sokiem! Jestem dokładnym kotem! Skończone? Skończone! Wow! Co to jest? Fajna historia! Pamiętasz ten mech, który widzieliśmy dziś na farmie? No więc ja przypadkiem zabrałem ze sobą do domu taki malutki kawałeczek. Ha, tak zrobiłem to. Malutki kawałek? Był malutki, kiedy go zabierałem. Ale nie jest taki malutki teraz. No dobrze. Farmer Moser powiedział, że mech rośnie bardzo szybko. Pamiętasz? O, tę część chyba przespałem. Wspominałem już, jak mięciutki był ten mech? Kilka razy. Z drugiej strony, teraz mogę spać wszędzie. Zawsze jestem na granicy głębokiego snu. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mogę spać, choć mokry mech. Mogę spać w konarach drzew, na stoliku przy drzwiach, w puchu i tam, gdzie piach. Czy to fotel, czy też głaz, w świątek, piątek, w każdy czas. Chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mam zawsze chęć, by iść spać. Świetna piosenka, Bi. Ale patrz, jak mech urósł, kiedy śpiewałeś. Ciężko będzie zrobić przyjęcie w domu, kiedy dom jest cały zamszony. Żaden problem. Pozbędziemy się go. Odrasta. Na farmie też to widziałam. Dobrze, nowy plan. Zróbmy przyjęcie na zewnątrz, a mchem zajmiemy się później. Niezła myśl. A porost mchu zatrzymamy, zamykając wszystkie okna i drzwi. Zamykaj drzwi szybko. Problem zniknął. Teraz możemy szykować nasze przyjęcie na zewnątrz. Tak, ten mech już więcej nie urośnie? Ojej, nasz mały problem z mchem jest teraz dużym problemem. Będziemy musieli skorzystać z pomocy. Z pomocy życzeń! Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko! Zabierz nas do drzewa życzeń! Szybciej! Mech ciągle rośnie! Prędko! Wow! Bardzo dobrze! O, witam, Tru i Bazyli! Cześć, Zi! Co wy tu robicie? Ćwiczymy równowagę! Mam cię! Dziękuję wam! Popracujemy nad tym później. W czym mogę ci pomóc, Tru? Przygotowuję dziś dla tęczowego króla przyjęcie z przekąskami. Ale mam wielki bąblomchowy problem.
Z każdą chwilą staje się większy. Na kwarki i kwazary! Co za nieszczęście! Mech obrasta całe tęczowe miasto! Dobra. Usiądźmy i pomyślmy o tym. Widzę, że mech jest dużym problemem. Jak do tego doszło, Tru? Więc Bazylii przywiózł go trochę z Doliny Pomyślnych Upraw. Bardzo szybko się rozrasta. I śpi się na nim miękko. Potrzebuję życzeń, które zatrzymają mech przed porostem i rozprzestrzenianiem się. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci 3 życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełni. Dobra, dostałam 3 życzenia od drzewa życzeń. Pokażesz mi, co potrafią? Oczywiście! Chwileczkę... A, jest tutaj! Dmuch to wieczne życzenie. Ma super zdolności respiracyjne. Zasysa i wypuszcza powietrze z ogromną siłą. Dmuch będzie miał sporo mchu do zdmuchnięcia. Co dalej? Gdzie jest? Ząbek to życzenie, które potrafi zamrażać. Idealnie! Mogę zamrozić mech, żeby się nie rozrastał. Świetny pomysł! Zrobimy mchosople! Bazylii! Ostatnie życzenie to wirek. Może kręcić czym chce, w którą stronę chce. Nie mam pojęcia, jak wirek spowolni mech, ale coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Pa, Zi. Dziękujemy za pomoc. Pa! Znakomita robota, strażniku. Moje berło lśni teraz jak szmaragd. Jestem już gotowy, by iść do Tru na przyjęcie z przekąskami. O, ściana z mchu? To chyba jeszcze nie pora. Nie mogę przez niego przejść. Możesz spróbować? Na płowę, Petunie, ale tarapaty. Gorzej! Jeśli czegoś nie zrobimy, tęczowe królestwo zmieni się w bombomchowe królestwo! Okropna rzecz to bombomchowe królestwo. Bazylii, widziałeś, co tu się wyprawia, prawda? Widziałem, ale będzie mi tego brakowało. O, Bazylii, pora mieć omszały problem pod kontrolą. Zazu, chodź do tu! Do dzieła, dmuchu! Życzenie działa już! Jesteś gotowy dmuchać, chuchać i usunąć stąd ten mech? Dmuchu, trochę mocniej. Wiem, że potrafisz. Chwila. Kiedy wdychałeś mech, wleciał ci prosto do ust. Możesz tak zrobić z całym mchem? Żegnaj, mchu! Wow! Masz moc wciągania z super odkurzacza! Świetna robota! Teraz od środka!
Musi w środku. Bazylii. No dobrze. Jeszcze w środku. Teraz posprzątajmy całą okolicę. Chyba się dobrze najadłeś. Papamchu, nigdy nie zapomnę, jaki byłeś miękki. Tak bardzo miękki. Znajdę ci coś równie miękkiego do spania. Słowo? Kocie słowo. Dobrze, ale nie sądzę, byś znalazła coś miększego niż super przyjemny bąblomech. Mech dotarł do tęczowego zamku. Wciągnąłbyś go jeszcze trochę? Dzięki za pomoc, Dmuchu. Wrócę tu po ciebie, kiedy strawisz mech i znów będziesz mały. Ale teraz pora na akcję zamrażania. Kłębuszko! Musimy szybko powstrzymać ten mech. Okej, ziomku, pora działać. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, ziomku! Życzenie działa już! Przygotuj się do pracy! Ty też, Bazyli, bo zaraz cię zmrozi! Ha! Dobrze, że mam rękawiczki! O! Naprawdę sądzisz, że ziombek wszystko zmrozi? Musimy spróbować! Pora na mrożony mech! To działa! Mech już nie rośnie! Zmroź jeszcze trochę! Ziombek zziębił! Wszystko zamroził! Teraz tęczowy zamek! Gotowy? Cel? Mroź! Udało się, ziomku! Świetny strzał! Wracaj do plecaka! Witaj, Tru! Bazyli, myślałem, że nie zdążę na twoje przyjęcie z przekąskami. Królu, mieliśmy mały bąblomechowy problem, ale mech już nie rośnie. Jak już go całego zbierzemy, zabierzemy się za przekąski. Yeah! Spójrzcie, pogoda nie mogłaby być lepsza. Ciepło i słonecznie. Ciepło? I słonecznie? Mam jakieś roztopione uczucie w związku z tym, Tru. Powinienem był odstawić ten mech na bąblomechową wyspę. Przepraszam, Tru. Nie chciałem. To moja wina. Nie martw się, Bazyli. Przywrócimy porządek. Mam jeszcze jedno życzenie. Wirek, co się kręci? A jak kręcenie ma powstrzymać ten mech? To życzenie tylko kręci, wiruje, owija. Mam wrażenie, że widzieliśmy już takie kręcenie. Ale gdzie? Zakręcałem nam wczoraj precle na obiad. Były pyszne, miało, wow. Dobre, że hej. A ja zakręciłam dziś rano balon w myszkę dla ciebie. Podobała mi się ta mysz. Aż nie pękła. A na farmie farmera Mosera była ta wirówka. Była tam tuba, która skręcała mech i wytwarzała mus. Chwileczkę! Bazyli, właśnie! Kręcenie zmienia bąblo mech w bąblo mus. Mech znika, tylko mus zostaje. Podoba mi się ten plan. Tylko ty możesz usunąć ten mech, Tru. Dziękuję, królu. Gotowy, Bis? Zawsze!
chyba, że mam drzemkę. Ale nie mam, więc tak! Zigzazu, chodź na tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Dobrze, że jesteś. Trzeba skręcić ten mech i sprawić, że zniknie. Na okrągłe tęcze! Wspaniale! Dziękuję, Tru. Cieszę się, że pomogliśmy. Miau! W drogę, Bi. Za mną! Gigantyczny boblamus! Aż zachciało mi się pić. Uwaga, mieszkańcy! Przygotujcie się na pyszny mus! Miam, miam, miam! Dmuch i Ziombek pomogli zebrać ten mech, ale Wirek zrobił tyle boblamusu, że wystarczy dla każdego! Uwielbiam ten boblamus! Pasuje do rybnych znikersów! Dobrze, Wirku i Dmuchu, do plecaka! Na śliwkowy świat, True! Twoje przyjęcie jest wspaniałe! Dziękuję, waszej wysokości! A najlepsze jest to, że nie mam mchu w tęczowym królestwie! Pewnie! Bazyli? Nie zapomniałam o kocim słowie. Ja to wiedziałem. Mam dla ciebie nową podusię drzemkową. Tak miękką jak mech. Dzięki, Tru. Ale to niemożliwe, żeby podusia była tak miękka jak... Słodkie drzemki, Bi. Łopi czepi! Wyjdź do nas! Proszę, proszę! Jaki jesteś cieplutki! Uwielbiam tulić życzenia! A one lubią tulenie. Szczególnie od ciebie, Tru. Są od tego szczęśliwsze i zdrowsze. I spełnione. Dużo wiesz na temat życzeń, Zi. Badanie ich sprawia mi radość. Codziennie czegoś się od nich uczę. Wiedzą, że życzenia są fajne, ale spójrzcie na te narzędzia! Są niesamowite! Na przykład to! I to! I to też! I to jest superowskie! Nawet wiem, do czego to służy! Ninja kopcios! Ha, ha, ha. Moc kota ninja! Ostrożnie! Ten rzeczołaper wiele potrafi! Wciąż uczę się go używać. Wciąż się uczysz, łapie. Au. Rzeczołaper posiada potężną energię łap i czep. Życzenia lgną do niego. Popatrzcie. Mala, maza, mim. O! Używam go, kiedy muszę przenieść gdzieś życzenia. Mala, maza, mim. Super! Mogę teraz ja? Proszę! Ja! Proszę! Mogę! Ja! Daj! Przykro mi, Bazyli, ale rzeczołaper jest zbyt potężny, by być zabawką. O! Dobrze. Ale jest coś, w czym mógłbyś mi pomóc. Życzenie Schowik schowało się w gabinecie. Mógłbyś je znaleźć i mi przynieść? No jaha! Rzeczołap Bazylii się tym zajmie! Schowik! Wiem, że gdzieś tu jesteś! Wychodź, 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 ty mały śliczny ukrywaczu! O, tu jesteś, Schowiku! Aha! O? Co? O, gdzie on jest? Gdzie on jest? Mam coś, co pomoże mi cię znaleźć! Ha, ha, ha!
Najlepszy życzołap do dzieła! Co tam Zim mówił, żeby go uruchomić? Monga monga ma? Mali minga mu? Migul magul mi? Mala mazamim. Nigdy nie wezmę tego rzeczołapera do łapki. Przenigdy. Co? Hej! O! O! Małe mruczka oczko szuka. Schowik! Bazyli? Wszystko gra? Słyszałam odgłosy ninja, potem bach, potem trach i na końcu krzyk. O! Cześć, Tru. Przeglądałem tylko notatki Z i znalazłem schowka. I jest z powrotem na stole. Czy to jest notes? Tak, robię notatki. Życzeniowe. Wszystkie szczegóły dotyczące życzeń, o których opowiadał nam dziś Z. I chcę je przeczytać w domu. Dokąd powinniśmy już zmierzać, nie uważasz? Znaczy, chodź już. Wypróbuj życzenio hamak. Super sprzęt! Muszę lecieć, mam dużo pracy. Idziemy, Tru, Fuzzy, pa! Chyba bardzo chcę iść do domu. Fuzzy! Pa, Tru! Do zobaczenia! Mój rzeczołaper? Na podłodze? Dziwne. Schowik, znalazłeś się! Zaniesiemy cię do innych życzeń. Wszystko w porządku? Nigdy tak chętnie nie chciałeś wracać do domu. Chętnie? Co? Nie, ja po prostu bardzo chciałem przeczytać notatki z rozmowy z Z. Może zrobisz sobie przerwę? Pobawimy się trochę na dole. Świetnie, zaraz schodzę. O nie. On nie jest wcale... O nie! Odczepcie się ode mnie! Po co to wszystko przyniosłeś, Bi? A? O, chciałaś się pobawić, prawda? No więc to jest stolik i poduszka do... zabawy! Idealnie! Twoja poduszka może być... ta-da-dam! Wyspą w lawie! Cała podłoga to lawa! Nie można jej dotknąć! Bezpieczni jesteśmy tylko na tych wyspach! Mojej wyspie jest dobrze, tu gdzie jest! Nieprawda! Zaczynasz tonąć w lawie! Bi, uciekaj! Milusio, upsi, mieciusio! Puszunia, gąbciusio! Bazyli! Poduszki są wyspami! Nie, stój! Ty też się przyczepisz! Wszystko się do mnie przyczepia! O, mój biedny koteczek! Dobrze, spokojnie! Się robi. Spokojny jak Budda jestem. Mam nerwy ze stali. Stal się grzeje, rozgrzewam! O, zabierzmy cię stąd, zanim będziesz miał cały dom na futerku. Idź równo i powoli. I niczego nie dotykaj. Mam iść jak kot ninja. Jestem w tym świetny. Na spacer trzeba iść w kaloszkach, prawda? No nie, chyba utknąłem. Pomocy! Wybacz. Zapomniałam, że tak przyciągasz. Popatrz tylko, kiedyś byłem kotem, teraz jestem piłkokotem. Wielkim, wszystkołapkim piłkokotem. Zaradzimy coś na to, poruszaj się powoli i spokojnie. Nie umiem spokojnie. Umiem tylko turlać się i toczyć. I kręcić! Może będę cię tączyć i... Nie możesz mnie dotykać. O, racja, nie mogę dotykać. Ale lepka sytuacja. Może Zi coś zaradzi? Kłębuszko, do mnie!
Lego do drzewa życzeń, do Z. Dasz radę wtoczyć się na kłębuszkę, Bi? Stanowczo odmawiam. Więc jak cię zabierzemy do drzewa życzeń? Spokojnie, Bi. Coś wymyślę. Muszę tylko... Bazyli, stój! Nie dam rady! Za tym piłkotem! Cześć, pomocnicy! Może mi pomożecie? Uwaga! Łap mnie! O, było niebezpiecznie. Sorki, mój błąd! Łapi kot! Trochę się mi ślepie! Bazyli przyciąga coraz więcej. Do drzewa życzeń go teraz nie zatoczę. Potrzebuję życzeń. Leć, kłębuszko! Potrzebuję pomocy. Mam poważny problem. Ja też mam problem. Rzeczołaper stracił całą moc i nigdzie nie ma schowika. Potrzebuję pomocy. A gdzie się podział Bazyli? Nie ma go tu, bo ma kłopoty. Co się dzieje? Stał się taką wielką kulą i rośnie nadal. Wszystko się do niego przyczepia. Wielkie przyciąganie. Usiądźmy i pomyślmy przez chwilę. Jak mogę ci pomóc? Więc tak. Najpierw potrzebuję czegoś, by złapać bazylową kulę. Potem trzeba odczepić wszystko, co się do niego przyczepia. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora odebrać 3 życzenia. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Drzewo życzę. Pięknie proszę cię. Świetny wybór życzeń, Tru. Ciekawe, czego się o nich dowiemy. O życzopedio! Pierwsze życzenie to... Edłużek. To bardzo rozciągliwe życzenie, które szybko wraca do formy. Edłużek jest super sprężysty. Może mi pomóc złapać Bazyli kulę. Nie mogę się tego doczekać. Dalej. Gdzieś tu jest drugie życzenie. Aha, żebciu. To lepkie życzenie. Wszystko się przyklei do jego śladu. Dosłownie wszystko. To dość okropne. Ale przyciągniesz wszystko, co przyciąga Bazyli. I twoje trzecie życzenie... Zizu. To życzenie jest jak bateria, która daje i odbiera energię. Nie jestem pewna, jak użyć baterii przy Bazyli. Ale na pewno coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Uratujmy Bazylego! Uciekam! Powodzenia, Tru! Wygodnie, królewskiej mości? Wystarczy smakołyków? Owszem! Są przepyszne! To co za niespodziankę masz dla mnie? Przygotowuję przedstawienie na twoją kolejną imprezę. A
więc po raz pierwszy na scenie przedstawiam niesamowitych akrobatów Gryzeldy, Gryzmolki. Muzykę napisałam ja, Gryzelda. No proszę. Gdzie jesteś, Bazyli? Nie dasz rady się schować. Widzę cię. A teraz wielki finał! Piramida Gryzmolków! Nadlatuje piłko! Gbur! O, witaj, Bazyli! Chciałbyś coś przekąsić? Chętnie, przez to wirowanie zgłodniałem! Moje przekąski! Cóż, to ja lecę! Cześć, Fruity! Mój Fruity Tinek! Królu Gryzeldo, tylko go nie dotykajcie! Bałusztru! Pora skorzystać z życzeń! Zizazu, chodź na tu! Do zieła, Edwusku! Życzenie działa już! Dobrze, mój mały, zagramy w łapanego z Bazylii! Widzę stąd twój dom! O nie! Bazyli leci w kierunku tęczowego zamku! Nie lecimy? Nie lecimy! Nareszcie wszystko jest w normie! Przedwczesna radość. Wykorzystałaś trój Bazylego. Genialnie. Tak, wiem. Nie zupełnie tak wyobrażałam sobie twoją pomoc, ale zadziałało. Dzięki, maleńki. Wracaj do plecaka. Chwila, stop! Nie dotykajcie bazylowej kuli, albo się przylepicie. Nie mogłeś się powstrzymać, prawda? Nie, nie mogłeś. Nie martw się, zatrzymaliśmy go, a teraz odczepię wszystko od Bazylego. Szepciu, chodź no tu. Zizazu, chodź no tu. To dzieła, Szepciu. Życzenie działa już. Jesteś gotowy, Szepciu? Pora na turlanie i przyczepianie! Możecie przesunąć Bazylego ku Szepciowi? Bez dotykania go? Królu, poczynisz honory? Dla Fioletu? Z wielką chęcią! Uwaga! Raz! Dwa! Trzy! Ciągnijcie! Wow! Wspaniale! Szepciu odczepia wszystko z bazylokulki! Mój Fruity Tutti Tinek! Uradowany! Jeśli chcesz się do kogoś przyczepić, od tego masz mnie! Wspaniale! Jestem wolny! Bazyli! Szepciu, sukces! Jak dobrze, że to już skończone. Możesz już mnie puścić, Bee. Staram się! O-o! Jest źle, Tru! Źle! Nie dlatego, że to ty, kocham cię, ale jest źle! O? O nie! Wciąż jest w tobie energia łapiczepi! Tak lepiej. Nie oddam cię! Lepiej stąd pójdziemy, pa! Biedny mały Szepciu!
Tego nie było. Co to jest? Nie wiem, Bazylku, ale możemy się ruszać. W sumie racja. Tak. Ciekawe, co słychać na zewnątrz. Cała ta energia łapi czepi coś mi przypomina. Rzeczołaper! Co się dzieje? Na latające fotony! Ta kula jest ogromniasta! Cześć, Zee! Tru, co się dzieje? Nie radzę sobie z tą energią łapy czepi! Zdaje się, że ta kula przyciąga wszystko! Łącznie z tobą! Fiołkowa fuksja! Energia łapi czepi jest tak silna, że zabiera całą energię drzewa życzeń! To byłaby katastrofa dla całego królestwa! Zee, wiem skąd to się bierze! To twój rzeczołaper! Niemożliwe! On nie działa! Nie jest naładowany! A skoro o tym mowa, pamiętasz jak mówiłeś, żebym nie bawił się rzeczołapterem? Więc trochę się bawiłem i trochę mi pożyczył energii łapi czepi. I od wtedy wszystko w królestwie się do mnie lepi. Uff, wyrzuciłem to z siebie wreszcie. Nie! Cofnij się, albo wylądujesz w środku! Mój rzeczołaper! I co teraz? Mam jeszcze jedno życzenie! Zizu! Ale jak mam je wykorzystać? Potrzebuję pomyśleć. Za chwilę wracam. Energia łapi czepi trzyma bazylikule razem. Chyba na coś wpadłam. Zizu może wyciągnąć energię z bazylikuli i oddać ją rzeczołaperowi. Wtedy bazylikula się rozpadnie i będziemy wolni. Wspaniały pomysł, Tru. Naprawdę jesteś czarodziejką. Zawsze tak sądziłem. Dobrze, Zizu! Do roboty! Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Zizu! Życzenie działa już! Cześć, Zizu! Jesteś gotowy na dawkę energii? Świetnie! Potrzebuję, byś wyciągnął całą energię łapi czepi z bazylikuli. Odeślijmy energię łapi czepi na miejsce! Szykuj się, Zizu! Już! Zadziałało! Weź go! Przepraszam, że go używałem. Jestem w kocim niebie! Świetna robota, maluszki! Dziękuję! Nareszcie wszystko jest tak, jak było! Dzięki tobie, Tru. Bardzo się z tego cieszę. A mój rzeczołaper działa lepiej niż przedtem. O nie, nigdy więcej go nie tknę. Ani jednego z twoich gadżetów. Nigdy, przenigdy, nigdy. Bazyli, nie masz jeszcze dość przytulania na dziś? Tak było, teraz tego chcę. Kocie tulenie. Łapi test. Bi? Łapi test. Nie, nie czekam się. Ale zawsze cię przytulę, Tru. O. Mali pomocnicy. Oh,
nam się dużo prania, Bazyli. I jest to dziwnie ciężkie. Wiem nawet dlaczego. Mam ci to pomóc rozwieszać? Kociaku, wracaj tu! Zaraz cię złapię! Chodź no tu! Złap mnie! Wow! Kiedy rozwiesiłaś pranie na sznurku? Myślałam, że to ty. Żaden za mnie sweter, chociaż jestem mięciutki. Miau! O, Bazyli! Mały pomocnik! Ej! Nie obawiaj się, mały pomocniku. Przywitaj się ze mną. Zgodnie ze starą legendą kociaków z tęczowego miasta, dzięki małym pomocnikom tęczowe królestwo działa. Milusio, dziękuję. Przydałoby mi się trzech takich jak ty. Jesteście najlepsi! True, mogą tu zostać! Mogą! Jeszcze mogą! Tutaj? Wiem, że są bardzo pomocne i słodkie, ale... Proszę! Mrał! O? Zgoda, ale musisz się nimi dobrze opiekować. Dobrze, będę, kocham je! Jej! Chodźcie do środka, mali pomocnicy! Witam w naszym ślicznym domku. Czujcie się jak u siebie. Co? Co ty robisz na tym? To jest super pomysł. Wow, uwijają się jak w ukropie. O, kto jest małym placusiem? No kto? Ty? I ty? I ty? I ty? I ty? Myślałam, że dziś twoja kolej myć naczynia, Bi. Są naszymi gośćmi i chcą nam pomóc. Nie mogę im odmówić. Ups, Kiks. Dobrze, spokojnie. Spróbuj jeszcze raz. True! Stało się coś strasznego! Nigdzie nie ma Frutitinka! Zaginął! To okropne! Tęsknię za nim bardzo! Poprosiłam Gryzmorki o pomoc, ale potrzebuję kogoś, kto wie, co robić. Nie martw się. Znajdę Frutitinka. Znaczy Frutiego. Jej, ruszaj, True! Coś mi się zdaje, że mam iść z tobą. Nie trzeba, Bi. Znam kilka miejsc, gdzie Fruity lubi chodzić. Ty zajmij się swoimi małymi pomocnikami. Świetnie, tak zróbmy. Jak już znajdziesz tę fabrykę śliny, pogłaszcz ją ode mnie. Dobrze. Miłej zabawy. Będzie miła. Szczęściarz ze mnie. Nie, chciałbym, żeby każdy miał swojego małego pomocnika jak ja, ale trudno. Podasz mi jeszcze jednego? Świetnie, dzięki. Moje życzenie się spełniło. Teraz każdy ma swojego małego pomocnika. Cudownie! Pomocnicy, pora wstać i do pracy już się brać, bo sprzątanie tak fajne jest. Będę migać się. O nie! Pomocnicy, mali moi, mój pomocnik, co za koleś, pomoc nie zaszkodzi mi. Całkiem wam dobrze idzie dziś. Jeszcze to, żaden pyłek nie umknie im. Pomocnicy, co za styl, trudno w to uwierzyć, że wszystko samo sprząta się. Pomocnicy, lubię was, ale chyba wyluzować czas. Pora z czoła w końcu otrzeć pot i być jak ja, Bazylikot. Pomocnicy, jeszcze coś? Pomocnicy, nie macie dość? Jakby tu do czegoś was jeszcze użyć? Może ktoś sufit chce odkurzyć? Pomocnicy, to już przesada! Pomocnicy, tak nie wypada! Zabrakło obowiązków już nam! I co mam robić? Nie wiem sam! Aha! Wymyśliłem!
Znajdę wam zajęcie na zewnątrz, dopóki Tru nie wróci. A ona mi pomoże. Chodźcie, mali pomocnicy, chodźcie, moje maluszki. Gdybym ja była małym, puszystym pieskiem, wiem, gdzie poszłabym najchętniej. Do parku! Tam jest Fruity! O, mali pomocnicy zabrali go na spacer! Cześć, Fruity Tinek! Znaczy, Fruity. O, twoi przyjaciele dobrze się tobą opiekują. Puk, puk, Gryzeldo! Znalazłam Frutiego z małymi pomocnikami. Poszli tylko na spacer. Pomocnicy zabrali go na spacer? Więc przyprowadź ich do mnie. Przyda mi się ich pomoc z karmieniem Frutytinka, z kąpielami, czyszczeniem futerka, zębów, z czytaniem bajek na dobranoc. Przyjdziemy niedługo. Polerowaniem koron. Dziękuję, Kłębuszko. Do zobaczenia. A teraz odprowadzę cię do domu. Ja to lubię. Praca w ogrodzie. Co działacie, maluszki? To hamak? Dla mnie? Mógłbym tak codziennie. Ale że... Rybne znikersy z liny. Jesteście niezastąpieni. Wystarczy! Przejadłem się tymi rybnymi znikersami. Czy ja to naprawdę powiedziałem? No, chcecie zrobić coś jeszcze? Już posprzątaliście dom i ogród, i górę, i dół, dookoła. Nie mam dla was nic do zrobienia. Nic. Ej, nie bałagańcie! O, teraz to posprzątasz. Chwila, znajdujecie sobie coś do zrobienia? Dokładnie tak. Dziękuję, ale trawnik już kosiłeś. Nie. Nie trzeba już zamiatać. Już przycinaliście krzaki. Domu też nie trzeba brudzić i czyścić. Stop! Bazyli! Dlaczego mali pomocnicy brudzą? Pomocy, Tru! Wszystko szło świetnie. Pomocnicy wysprzątali dom, poukładali sztućce i zamietli podłogi. Kiedy skończyli, zabrałem ich na zewnątrz, skosili trawnik, wyrzucili śmieci, zrobili hamak i przycięli krzaki. Wspomniałem, że zrobili hamak? Znowu skończyli i zaczęli bałaganić, żeby mieć co robić. Nie mogę ich powstrzymać. Nie wiem, co robić. W razie czego, jestem na hamaku. Coś słyszałam. Dziękuję! 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 Mali pomocnicy za bardzo pomagają. Tru, dzwonią do mnie mieszkańcy z całego królestwa. Żadne prace porządkowe nie są wykonywane. Autobusy niewyczyszczone. Góra zbiorów w Dolinie Pomyślnych Upraw rośnie. A most w tęczowym mieście nadal nie jest ukończony. Na wielki błękit świata, co się dzieje? Mam pomysł. Coś na to zaradzimy. Bazyli, musimy coś zrobić z małymi pomocnikami. Tak, ale one są super. Zrobiły naprawdę dobrą robotę. No, przynajmniej przez chwilę. Tak, nie? Zrobiły. Ale teraz musimy wymyśleć, co z nimi zrobić. I potrzebujemy do tego paru życzeń. Kłębuszko, chodź do mnie. Cześć, Kłębuszko. Do drzewa życzeń. Szybciej, Kłębuszko.
Witajcie, Trój Bazylii. Ci mali pomocnicy przyszli mi pomagać, ale kiedy zabrakło mi zadań dla nich, zaczęły pomagać. A raczej pomagać. Tak się dzieje w każdym domu, Zee. Kiedy kończą im się prace domowe, zaczynają bałaganić, żeby potem mieć zajęcie. Co już nie jest pomocą? Jeszcze nie. Na razie to problem. Ważne sprawy porządkowe nie są robione. Dlatego musimy je zebrać i odesłać tam, gdzie powinny być. Na gwiazdy i księżyc. Ale po kolei. Czego sobie życzycie? Najpierw musimy powstrzymać małych pomocników od zapomagania. Może odwrócę ich uwagę, żeby skupiły się na czymś innym. Super pomysł, Tru. Potem zabiorę je tam, gdzie powinny być, żeby mogły pomagać jak dawniej. Czyli wykonywać zadania potrzebne królestwu. Drzewo życzeń wysłuchało waszych próśb. Pora udzielić wam 3 życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Świetny wybór życzeń, Tru. Zobaczmy, co nam powie życzopedia. Blaskli to wasze pierwsze życzenie. To życzenie fajerwerk. Tak jasne i kolorowe, że ciężko oderwać od niego wzrok. Fajerwerk? Jak cudownie! Jak cudownie! Na to całe bum, puf, trzask wyskakuje ze strachu z futerka. Wow! Ale to idealne życzenie, żeby odwrócić uwagę małych pomocników od zapomagania. No dobra, zatkam sobie uszy. Wasze drugie życzenie... A, jest. Bloczko. To pudełko, w którym możesz nosić lunch i które może się pomnożyć, by zmieścić 100 lunchów. Plus deser. To świetnie! Mamy mnóstwo małych pomocników do zebrania. I na koniec fakirek. Potrafi grać taką muzykę, która zgromadzi wszystkich wokół. Nie jestem pewna, jak go wykorzystać, ale może jego muzyka spodoba się małym pomocnikom. Dziękuję, Zee. I dziękuję tobie, Drzewo Życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Na razie! Jesteś mistrzem, Zee. Chodź, Bazylii! Odprowadzimy naszych małych przyjaciół na miejsce. Tru, przyjdź do mojego pałacu! Nie radzę sobie z małymi pomocnikami. Idziemy z pomocą, Gryzeldo! W górę hop, kłębuszko! Uważaj na siebie! Cześć, Gryzeldo! Tru, jest coraz gorzej! Spójrz! Mali pomocnicy ciągle spacerują z Frutim! Teraz robią to samo z gryzmolkami! O nie! Najpierw było fajnie. Mali pomocnicy posprzątali cały pałac. Odjazd! Ale to już za wiele! Dlaczego one mi to robią, Tru? Nie są zwierzakami! Muszą wrócić do robienia tego, co robiły zawsze. Zgadzam się, ale nie ma pośpiechu. Żartowałam, pomocy! Dobrze, Bazylii, pora użyć pierwszego życzenia, by odwrócić ich uwagę. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Blaskli! Życzenie działa już! Cześć, Blaskli!
Pokażmy małym pomocnikom takie fajerwerki, że aż wszystkie zaczną mówić o i wow! Są przepiękne! Zgadzam się, ale spójrz tam! Teraz mali pomocnicy na pewno przestaną pomagać! Nie przestawaj, Blaskli! Bazyli i ja użyjemy drugiego życzenia, by je zebrać razem! Gotowy, Bloczko? Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Bloczko! Życzenie działa już! Dobrze, Bloczko. Potrzebujemy cię, byś zebrał małych pomocników razem. Mali pomocnicy, chodźcie! Tu jest idealne miejsce dla was do oglądania fajerwerków. Są tu wasi przyjaciele i o rany! Czy nie trzeba by tu posprzątać? Zabierasz wszystkich pomocników? Mogę zatrzymać jednego, prawda? Przykro mi, Gryzeldo. Pech, przynajmniej mam swoje gryzmolki. Pomagają. Jakby. To działa, Tru! Kochają Bloczko! W drogę! Mam go! No dobrze. Ty go masz. A teraz chodźmy zebrać resztę pomocników. Wsiadajcie, mali pomocnicy. Miejsca jest pod dostatkiem. Ale dużo małych pomocników. O nie! Czy to już wszystkie? Niezupełnie. Ale nie wiem, ile jeszcze Bloczko ich zmieści. Biedny Bloczko. O nie. Fajerwerki Blaskli się skończyły. Dzięki, mały. Tru, mali pomocnicy uciekają. Za chwilę znowu zaczną zapomagać. Zostało mi jeszcze jedno życzenie. Fakirek, ale jak go wykorzystać? Trzeba pomóc małym pomocnikom wrócić na ich miejsce. Chyba coś wymyśliłam. Fakirek zagra, a pomocnicy zbiorą się przy mnie. Wtedy poprowadzę ich przez królestwo i wrócą do swoich ważnych zadań. Ekstra plan! Dziękuję ci za ciężką pracę, Bloczko. Wracaj do plecaka. A teraz niech zadziała fakirek. Zizazu, chodź no tu! Do ciała, fakirku! Życzenie działa już! Pora zagrać jakąś chwytliwą piosenkę. Ale nie widzę, żeby mali pomocnicy za nami szli. A ty, Bazyli? Bazyli? Fakirek? Wow, ojej, to było dziwne. Jeśli nie wiemy, którą piosenkę zagrać małym pomocnikom, powinniśmy próbować, aż znajdziemy taką, która działa. Spróbujmy kolejną. Ten numer działa! Tak jest, właśnie tak! Dobrze, pomocnicy, w drogę! Hmm.
Tylko spokojnie, po co ten seledynowy stres? Most w tęczowym mieście będzie ukończony. Jestem tego pewny. Dziękuję, Tru. W całym królestwie wszystko nareszcie wraca do normy. Nawet nie wiesz, królu, jak mnie to cieszy. Nie zdawałam sobie sprawy, że mali pomocnicy tyle dla nas robią. Są bardzo pomocni. To chyba nasze pożegnanie. Zaraz się chyba popłaczę. O, nie martw się tak, Bi. Nie możemy ich zatrzymać, ale zawsze będą w pobliżu, gdybyśmy potrzebowali pomocy. Będę bardzo tęsknił za tym ich słodkim gaworzeniem. Czy jakkolwiek to szło? O, właśnie tak!